Cześć kochani, witam serdecznie w Niamniamowej Kuchni. Dzisiaj zapraszam na kotlety siekane z kurczaka według mniamowego przepisu. Moje siekane mają przepiękny, złocisty kolor. Pachną obłędnie. Dlaczego? Dlatego, że mają fajne przyprawy w środku. Robi się je łatwo i szybko. To świetne urozmaicenie dań z piersi kurczaka. Z czym najlepiej smakują? Z zieloną sałatą z sosem winegre, albo z mizerią, albo z sałatką z ogórków, albo sałatką z kiszonej kapusty. Po prostu smakują ze wszystkim bardzo dobrze. Oczywiście można je podać z ziemniakami, albo z ryżem, albo z kaszą. Pyszniutkie są. Mięso kurczaka kroję na bardzo drobną kosteczkę. Oczywiście wpierw oczyściłem to mięso z wszystkich błonek i różnych takich niefajnych kawałków. Jeśli masz ochotę, możesz te placki przygotować również z indyka. Będą przepyszne. Najpierw piersi kroję wzdłuż na możliwie najcieńsze paski, następnie pokroję je na drobną kosteczkę. To jest bardzo ważne, by mięso pokroić możliwie na jak najdrobniej. Wtedy kotlety usmażą się równomiernie. Po pokrojeniu każdej piersi siekam ją jeszcze przez kilka chwil, by mieć pewność, że wszystkie kawałki są na pewno bardzo małe. Posiekane mięso przekładam do miski. I tak postępuję z wszystkimi kawałkami piersi kurczaka. Mięso całe, dokładnie posiekane. Czas na dodanie pozostałych składników. W moich siekanych kotletach jest żółty ser. 100 g drobno startego, ostrego, żółtego sera. Spójność kotlecikom zapewni jajko. Rzucam jedno jajko. Doprawiam kotlety dwoma rodzajami papryki. Słodka i ostra. Dużo natki pietruszki. Natka daje kolor, aromat i trochę witaminy C. Żeby kotlety dobrze się sklejały, dodam 4 łyżki pszennej mąki. Oczywiście kotlety należy doprawić, więc wsypię tutaj całkiem sporo świeżo zmielonego czarnego pieprzu oraz oczywiście doprawię kotlety solą. Te wszystkie składniki zaraz wymieszam i odstawię, by smaki i wszystkie składniki ze sobą się połączyły, masa stała się tak bardziej stabilna, a w czasie, kiedy to będzie stało sobie obok, usmażę cebulę, bo moim zdaniem kotlety ze smażoną cebulą są dużo lepsze niż kotlety ze świeżą cebulą. Teraz to wszystko bardzo dokładnie ze sobą mieszam. W moich kotletach siekanych z kurczaka, z ziółkami, z papryką nie może zabraknąć jednego magicznego składnika, który spowoduje, że to wszystko bardzo ładnie się połączy i będzie miało jeszcze więcej smaku. Dodam 2 łyżki majonezu. Jakiego majonezu? Oczywiście tego najlepszego. Takie porządne 2 łyżki, by masa ładnie się wymieszała i wszystkie składniki ze sobą się połączyło. Masa jest dokładnie wymieszana. Papryka, natka pietruszki są równomiernie rozłożone w całej misce. Odstawiam to na kilka minut, które poświęcę na podsmażenie drobno posiekanej cebuli. Na patelni rozgrzewam około łyżki oleju. Kiedy będzie gorący, dodam drobniutko posiekaną cebulę. Cebulę na patelni od razu lekko solą. Puści trochę soku i zacznie się szybko szklić. Pamiętam o tym, żeby cebulę cały czas przez jakieś 2 minuty mieszać. Ona ma się zeszklić, a nie przypalić.
Cebula lekko zeszklona. Pachnie intensywnie. Dodaję ją do masy z kurczaka. Jeśli lubisz, masz ochotę, możesz dodać również do tych placków swoich ulubionych ziół, na przykład oregano, tymianku, ziół prowansalskich, ziół trochę przyprawy curry. Świetnie to smakuje z przyprawą do chili con carne. A ta wersja, którą właśnie robię, to taka podstawowa wersja. Oczywiście, jeśli masz ochotę, możesz dodać też do środka trochę czosnku. Teraz masę mieszam ze szkloną cebulą. Pamiętam o tym, by zrobić to znowu bardzo dokładnie. Masa dokładnie wymieszana z podsmażoną cebulką. Dzięki temu, że przez kilka minut stała obok kuchenki, na której się smażyła cebulka, zrobiła się trochę bardziej kleista niż była na początku. Dzięki temu będzie łatwiej formować kotlety na patelni. Na dużej patelni rozgrzewam olej. I łyżką do zupy nakładam porcję masy mięsnej. Formuję z nich cienkie placki i będę smażył po około 3-4 minuty z każdej strony. Kotlety, czyli placki, smażymy na średnim ogniu. W końcu jest to mięso, więc musi się kilka minut posmażyć, by nie było surowe, aby było chrupiące, pyszne i złociste. Usmażone kotlety, welplacki, na chrupiące, z obu stron, złociste, przekładam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Kiedy widzę, że kotleciki na brzegach są już mocno zrumienione, przewracam je na drugą stronę, bo wiem, że pod spodem są usmażone. I smażę je następne 3-4 minuty, aż będą chrupiące. Wszystkie kotlety są usmażone. Pachną błędnie, wyglądają bardzo apetycznie. Mają taki bardzo przyjemny, złoty kolor. Z czym je podam? Jeszcze nie wiem. Najpierw spróbuję, czy są dobre i czy można je z czymś podać.